Witajcie w dzisiejszym vlogu na moim kanale. Jedziemy na wycieczkę ponownie, jak mówiłam, sezon wiosenny to start wycieczek. Jedziemy na Sasang, czyli linią zieloną, nie muszę się przesiadać, chociaż będzie jedna przesiadka na pewno na autobus, bo jedziemy na kwiaty. Jedziemy chyba na wiśnie, to zależy, czy jeszcze będą, ponieważ sezon na wiśnie już się zakończył w Busan, ale może coś tam jeszcze na Sasang zostało, chociaż tam bardzo mocno wieje, więc pewnie szybko znikną. I druga rzecz to jedziemy na Flower Market, czyli do marketu z kwiatami. Chciałam sobie zrobić ładnie w mieszkanku, poczuć trochę ten właśnie wiosenny klimat i kupić kwiaty. Na to wygląda, że na Sasang już nie ma wiśni, jak widzicie drzewa zielone, chociaż jeszcze przekonamy się na 100%, kiedy dojedziemy na miejsce koło tego Flower Market. Także są drzewa wiśniowe, taka uliczka właśnie z wiśniami. Myśmy tam rok temu byli razem z moim mężem na festiwalu i no szybko znikają. Niestety tutaj bardzo mocno wieje i tak jak wam wspominałam, strasznie ostatnio pada i te wiśnie się spóźniły i do tego ostatnio bardzo padało. Ta pogoda jest taka, jak widzicie, czyli samo mleko. Nie ma padać, jest 17 stopni, ale niestety zero słońca ostatnio. Nie wiem, co się dzieje. Spójrzcie, jest reklama Sasang i jest ta uliczka właśnie z wiśniami. No słuchajcie, mi się wydaje, że chyba kierowcy mają niezłą bekę, kiedy jadą i tak nas telepią w tych autobusach, bo inaczej tego wytłumaczyć się nie da, to oni tak nas wożą jak takie worki ziemniaków. No ja myślałam, że się wywrócę, jak chciałam usiąść na miejsce, myślałam, że zdążę przed ruszeniem kierowcy, ale niestety mi się nie udało. Mam nadzieję, że moja torba przeżyje. Nawet na Instagramie napisałam, że już dawno z takim kierowcą nie jechałam. No, było ciekawie. O! Są i wiśnie, słuchajcie. Piękne drzewa. Tylko już przekwitają, ale nie tak bardzo jak myślałam. W ogóle długo się utrzymują. Jestem pod wrażeniem, jak to ładnie wygląda. Aż chyba zdjęcie zrobię. No i słuchajcie, doszłam do tego marketu. Musiałam przejść przez jakąś industrialną część, gdzie po prostu pachniało starą kapuchą. No niestety, ale już jesteśmy koło kwiatków. Tu oprócz właśnie sklepu z kwiatami takimi posadzonymi w ziemi, to także jest sklep z ciętymi. Ja dzisiaj na cięty się szykuję, ale i tak się przejdziemy tutaj właśnie przez ten taki bardziej agro. I przejdziemy się przez ten bardziej taki właśnie w ziemi. Nie wiem, jak to nazwać. Matko. Dobra, przejedzie samochód i wtedy idziemy sobie do środka. With you, babe, but I also know it's easy to make mistakes. Yes, I believe in love, but we don't have to fall. Can't live it like a piece of cake. No, it's not that easy. Kind of real. Slow down, this is not a race. I'm falling for you, just let it ride. Can't live it like a piece of cake. No, it's not that easy. Count alone, no, no. Slow down, this is not a race. I'm falling. Znajdujemy się chyba na największym markecie właśnie z kwiatami w Busan. Ja już tutaj wcześniej byłam właśnie z koleżankami z moich zajęć i naprawdę ceny tu są przystępne. Na pewno cięte dużo taniej niż możemy na przykład znaleźć w takich typowych sklepach. To właśnie takie sklepy zaopatrują się często właśnie tutaj, więc myślę, że warto właśnie skoczyć do takich sklepów. Co prawda dojazd nie jest tutaj taki lekki i trzeba się namęczyć z autobusami oraz ich kierowcami, ale myślę, że warto. Teraz idziemy właśnie do sklepów ciętych, zobaczyć jak w środku tam wyglądają. Przy okazji tu jest ładny widok na samą rzekę. Zrobiłam zdjęcie mojej koleżance pod tym drzewem, dlatego jej wyślę, że jestem tutaj ponownie. I tutaj się wchodzi właśnie do jednego z takich marketów. I słuchajcie, kupiłam sobie kwiatki takie fioletowe. Nie mam nic fioletowego w domu, co prawda, ale myślę, że i tak są piękne, więc trochę rozjaśnią moje mieszkanie. I jedziemy teraz w kolejne miejsce, które sobie na dzisiaj zaplanowałam, a zaplanowałam Armdauenkage. Dobra, nie powiedziałam wam o cenie, 6000, więc całkiem ładna cena, na pewno dużo taniej niż na przykład w takich sklepach z kwiatami. Na doniczkę się nie zdecydowałam, lepiej sobie poczekać, jeszcze trochę zorganizować to mieszkanie, bo wcale dużo miejsca na układanie kwiatków nie mam, a chciałabym jakieś półki dorobić, więc zobaczymy wtedy, a nie kupować wszystko naraz i potem mieć problemy. Wiosna w Korei to nie tylko czas na piękną wiśnię, ale też na piękną rzepę. W Polsce pewnie także kojarzycie. Oczywiście ja nawet byłam i widziałam w Polsce, jak pięknie potrafi być i wyglądać rzepa, ale tutaj jak widzicie, rzepa nawet wygląda pięknie właśnie sama siejka. Aż dziwne, że oni właśnie nie zbierają i chyba nie robią, czego nie robią? Oleju z rzepy. A tyle jej mają tu. Dla nich to są piękne kwiatki, dla nas to przy okazji mamy olej. O, ryba była na wolności, w końcu jakaś się znalazła. Dobra, idę, bo tutaj jest taki fajny spot, gdzie chciałabym zrobić sobie filmik, więc do usłyszenia za chwilę. Pani rzepo, proszę nie brać moje kwiaty, które ja mam tutaj. Dobra, tu się gdzieś zatrzymam. O. Czy robiąc taki film, pewnie już udostępniłam, jeżeli nie, no to dopiero zobaczycie shortsa. Czuję się cringe'owo troszeczkę, więc wygląda to troszkę zabawnie, jak robi się takie zdjęcia, wiecie, takie bardzo stylizowane w takim klimacie. No jest uroczo, ale ja zawsze czuję takie skrępowanie totalne, kiedy muszę właśnie zrobić takie filmiki, muszę się do tego przyzwyczaić, ale chcę wam pokazać po prostu, jak tu jest pięknie i do tego nie ma ludzi. Naprawdę tu nie ma ludzi, aż przyjemnie się spaceruje. No spójrzcie, nikogo prawie. Oczywiście są jakieś pojedyncze osobniki, zero obcokrajowców, tutaj jakieś starsze panie, pan sobie słucha głośno muzyczkę, a tak to cisza i spokój. Więc warto czasami skorzystać właśnie z takich miejsc mało uczęszczanych właśnie po to, żeby na spokojnie sobie pochodzić i porobić filmy i w ogóle wszystko, co tam byśmy chcieli. W ciszy i spokoju. Dobra, oprócz tej muzyki, którą pan sobie puszcza. Oj, są też takie mini niebieskie kwiatki. Chyba do tej pory najprzyjemniejsza wycieczka na tą wiosnę. Naprawdę jest tutaj tak pięknie, Idziemy teraz właśnie, widzę, na Wiśnie, więc w ogóle pełny zestaw dzisiaj mamy wycieczkowy. Aż jestem w szoku. Naprawdę super jest. I patrzę teraz, gdzie ja tutaj idę. Chciałam iść na przystanek autobusowy, no ale teraz to ja tutaj mam Wiśnie, więc co? Jak ja mogę iść na przystanek autobusowy, jak mam obok siebie Wiśnie? Dobra, no to idziemy w to miejsce do góry teraz i potem może złapię jeszcze jakiś autobus, który będzie jechał może z innej strony miasta. Przejechałam tutaj całkiem spory kawałek drogi w ciężkich warunkach, bo jechaliśmy takim małym czyli bardzo malutkim autobusem zielonym i powiem wam szczerze, było ciężko, bo był cały zawalony właśnie studentami, bo tutaj jest obok szkoła, uniwersytet i po prostu pełno ludzi. Właśnie z tego, co mi koleżanka mówiła, właśnie na uniwersytetach często możecie zobaczyć właśnie wiśnie, są posadzone ładnie wiśnie, więc w takich miejscach też często nie ma aż tak dużo ludzi, jeżeli byśmy mówili na przykład o innych miejscach, więc warto zobaczyć właśnie takie miejsca. Zastanawiałam się, czy nie nagrać właśnie tutaj filmiku na temat jakie miejsca na Wiśnie wam polecam, więc może spróbuję, jeżeli po prostu to nie wyjdzie, to wtedy zmienię mój system nagrywania i po prostu nagram to jeszcze raz w domu. Dobra, mam takie 4 miejsca, jak dobrze pamiętam, w Busan. Ja obładowana się z wami pożegnać i podziękować za to, że byliście razem ze mną w tym filmiku, w tym dniu, ponieważ mojego męża nie było, to chociaż miałam towarzystwo, jeżeli chodzi o zwiedzanie Sasang. Dziękuję wam bardzo. Popodziwiajcie jeszcze sekundkę tych pięknych wiśni razem ze mną i do usłyszenia kolejnym razem. Oczywiście zapraszam do polajkowania, subskrypcji kanału i dziękuję wam bardzo. Pa!